Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy, przedstawiamy mikrofon i moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku z gry Mass Effect Andromeda. Słuchajcie, na AI byłem, zrobiłem też Harval, tam było troszkę takich głupich, malutkich zadań, ale co jest istotne na AI, dlaczego się tutaj z portem pojawiałem? Bo ja oczywiście tam trochę polatałem między planetami, domykam te takie mini questiki. Może szybciutko tylko wam streszę, co na Harval. Na Harval był taki motyw, że skoczyło nam na setkę Harval, bo musieliśmy pójść pogadać z dr Edison, z tą dyrektor Addison i dopiero wtedy zaskoczyło, że dostaliśmy 100% Harval, bo tam powiedzieliśmy takie przesłanie dla kolonistów przyszłych. Pomogliśmy naukowcom, zbadaczom, takie trzy gatunki, potem obóz rekarów, którzy chcieli coś zrobić tam złego i zniszczyć populację i tak dalej. No i tyle. I to w zasadzie było Harval. Więc poleciałem na AIE, tam miałem dużo takich mini kłościków, bo pojawiła się ambasada nasza ludzka. Tam jeden był taki naukowiec salariański, który tam się, wiesz, posprzeczał coś z tym, z jednym z gości z ruchu oporu, plus trzeba było tam pogadać z takimi ziomkami i to, co widzicie, zaopatrzenie. Trzy takie mini kłościki, ale najważniejsze było to, pokażę wam tutaj, sojusznicy i związki, nazywa się ta misja, o, przyjaciele czy wrogowie. I porozmawiałem z Moszej właśnie na AI i ona właśnie zorganizowała spotkanie z Axulem. Właśnie. I Axul się nas wkurwił, tak w sumie słusznie, bo mówi, że w sumie się niczym nie różnimy od Ketów, nie? Mówił, nie, bo jesteśmy inni, bo czy on rzucił, że właśnie, no to zobaczcie, co Sloane Kelly zrobiła na Angarze, czy na tym, na Kadarze, tak? Mówi, nie, bo jesteśmy inni, a on mówi, no tak, macie całkiem fajną historię, na przykład z Kroganami i Ryderowi zamknął mordę i powiedział, że zobaczymy jeszcze, po czym nagle przyszedł komunikat, że coś się dojebało na EOS, no i dostaliśmy opcję, że musimy pogadać na Witkonie, więc coś się zadzieje i wcale nie zdziwiłbym się, gdyby to było coś dużego w kontekście właśnie misji Jaala, więc niewykluczone, że wystartujemy z Jaalem, tylko ja szybciutko, słuchajcie, zrobię jeszcze tutaj dwie rzeczy, bo wojskowe tak, odbierz wszystkie nagrody, subcio, ale mnie interesuje, nie w handlowych, tu ja, to są Kadara, o, tu są kilka fajnych rzeczy, to chcę, i co jeszcze, tego nie, pokaż handlówki jeszcze. To sobie wziąłem tutaj potencjał handlowy, żeby nosić, wiecie, więcej ekwipunku, to jest dobrze. W sumie możemy to wziąć, tak szczerze mówiąc. Chociaż czekajcie, bo tam na Harval było jeszcze jedno fajne. To chcę mieć, tylko będę musiał Kadarę bardziej wzmocnić. Ale to będę musiał skończyć tą misję z tym, z pójść jeszcze na tę, że tak powiem, imprezkę z tym naszym ziomeczkiem. Więc to jeszcze to, co się udało. O, nie udała się misja, o niech to. Zróbmy, sprawdź reakcję nieprzyjaciela. 90% jest niemała szansa. Cechy negatywne mamy, jakieś historia Ketowie. Ciekawe, na czym to polega. W każdym razie chodźcie na wideokonferencję i zobaczymy. Zobaczymy, co się wydarzy. Suvi nadała wezwanie pomocy. Suvi, play the full distress call from Prodromos. Right away. This is the initiative outpost Prodromos. Bradley, to jest spoko. We're in need of assistance. Tempest, this one is for you. We've got hostiles inbound. No ground activity, but there soon will be. Pathfinder, we need you. Going dark until it's resolved. We're not giving up EOS again. Out. Keep the nav fresh. I'll be on the brick. Understood. Coś mi śmierdzi misją z Jaalem. Tak, zdecydowanie, to jest misja z Jaalem. Udaj się na Prodromos. Myślę, że dzisiejszy odcinek z tym zrobimy. Chyba się trochę z rekarami pobijemy. Na to wygląda. Dawno nie biliśmy się z rekarami. Nie wiem, jaki team trzeba wziąć. Jaal to jest. Jaal w sumie też trochę bije się wręcz ostatnio. Nie jestem jeszcze fanem mojej broni, bo jest średnia. A on karabin snajperski całkiem niezły. Więc wylatujemy z AI, słuchajcie, lecimy od razu na Prodromos. To w ogóle nie ulega wątpliwości. Jaal. Opa! Lecimy, co tu jeszcze zostało? A, to pewnie są jakieś tam zbierackie jeszcze misje na EOS. Czyli tam jakieś znowu rzeczy, które nie są oznaczone na mapie. Nie lubię tych nieoznaczonych na mapie, bo to jest generalnie trochę, wiecie, jak jeżeli coś raz pominąłem jeżdżąc, a to nie jest wcale takie trudne zrobić, to potem muszę się ganiać, wiecie, po całym świecie, więc tak generalnie nie chce mi się ich robić, tych misji, bo też nie są sensowne do znalezienia, a tak jeździć bez celu, to niestety nie mam na to aż tyle czasu. Anomalia? Co to jest? Ha! Zobaczymy. Jaala to bym chętnie zrobił na trzeci poziom. Jaala jest fajną postacią. W sensie ostatnio właśnie teraz, bo jest taki zagubiony, jest taki strasznie dziwny, nie wie, co się dzieje. Teraz właśnie powiedział, że będzie chciał zrobić prezenty wszystkim, że wetrze powie jej list. Czy, co to jest w ogóle? No, że opowie jej wiersz. O ty kurwiu. Pathfinder.
We are to contact Director Addison as soon as possible. What is going on? O wy śmiecie. Coś się rozjebało. Chodźcie szybciutko na Prodromos jeszcze. Coś tu się wydarzyło, bardzo złego. Dyrektor Addison, muszę się skontaktować. To jej nie lubię. Idziemy na Prodromos. Z rekarami się zająć. To są chyba rekarowie od Axula. Tak mi się wydaje, że to są rekarowie. Więc nie wiem, ale myślę, że tak. PB, skaner porzuconych. A, prywatna jeszcze misja PB tu jest, zapomniałem o tym. Dobra, idzie PB i Jal w takim razie. A, mogę go nie wziąć. Czyli jednak to może jeszcze nie być misja. Dobra, to pójdziemy takim składem. Broń, pancerz, to mam piątki tutaj, tutaj też mam piątki. Brzmi jak plan. Chodźmy. Zobaczymy, co się wydarzy. Myślałem, że to już będzie misja. Ale może jeszcze nie. Jak coś, to i tak mam jeszcze pomysł dzisiaj na misję, że zrobimy sobie Nexusa, bo na Nexusie mam kilka rzeczy do zrobienia, więc... Jeżeli sobie Nexus zrobimy dzisiaj, tak nie będę robił lokowania, dlatego tak... Czy już i tak trochę zrobiłem lokowanie produktu, więc... Co bądź jestem sprzedajnym youtuberem, więc... Chyba muszę czasami. Chodźmy tutaj. Zupełnie nie wiecie, co to jest za czarny napój. Opa. Co tu się odjebało, powiedzcie mi. Chodź, Bradley. Można po wodzie pływać? Pewnie nie. Ale gadają. Sorry to keep you in the dark, Pathfinder, but there are eyes on this planet. Ha? We didn't see much traffic from orbit. It's there. But hopefully you can get ahead of this before it. Thanks for coming. I need answer. We've had raids with all our scientific 4-5, repeat. Stockpile complete. Waiting for beacon. Launch on detection. Repeat. 1-2-3. What am I hearing, Brad? Here's my worry. Maybe the raids we've seen. Tactical? No. That? An attack on our first outpost? Exactly the response Axul wants. Dobra, zróbmy tak. I'm sure we can check it out without... You're the person. Head to Black Rock 10. I'll transmit... Spadaj czarne kły. Faktycznie, tam byliśmy tylko raz i tutaj w sumie nic nie było. To by się nawet zgadzało, że tam coś może się wydarzyć jeszcze na EOS. Dobrze. Bardzo dobrze. Tam się jeszcze nie szczelaliśmy. To jest w ogóle fajny sektor. To się najprzyjemniej jeździ na świecie. This area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. Bradley was right. Rokar on site. Watch for reserves after the first assault. Dobra, mamy pierwszego. Snajper. No, biedny jesteś, ziomuś. Mam zwiększone obrażenia w locie. Bo mam teraz tego perka do tego. Siema. Byłoby przykro, gdyby coś się stało, co? Pokaż mi to. O, pełzacz. Bardzo mądry pomysł umieścić się obok porzuconych, którzy w sumie nam trochę pomagają poniekąd. See what they were protecting. This worries me. Roka, pirates. Konsola. This signal can call dropships to a precise location. Huh. Telling Axul. Uh-huh. Shit. Glad you put an end to that. This job is half done. Not sure what you're asking. Promise and res. We use their beacon.
They want a target? Let's give them one. Site 2 is still powered. You could broadcast from... Bait and switch at site 2. Tak, damy na starą placówkę sygnał. I wywołamy atak. Do Endurance. O, pamiętacie Endurance? Tam to się strzelaliśmy dużo. No, w Endurance się trochę strzelaliśmy. Tutaj. Odporności. Pamiętacie, tam pierwszy raz trafiliśmy na tego Enocha, tę wielką bestię? O, o. Chyba to był Enoch, nie pamiętam. Tak mi się wydaje, że to był Enoch. Nie pamiętam, że się wtedy napociłem. To jest taka pierwsza, moja trudniejsza walka. Tak, obok Promise jesteśmy. To jedziemy. Dałem mi szybkie koła. Tu jest jakieś robale są tylko. Pamiętacie, jak się wtedy straliśmy? Bo nigdy nie mieliśmy, kurde, tarcz. A, to już byłem akurat. To się fajnie walczy. Dokładnie. Starting Rokar signal upload. Are they heading toward us? The Rokar have altered course. Now might be a good time to take cover. Wiem. Human, I told you no soon enough. The beacon is live. You couldn't stop our scouts. Ha ha ha. They've bought it. Hold until they're on the ground. Ready and waiting. To jest świetna lokacja do strzelania. Siema. Dajcie mi dwójeczkę tylko, żebym mógł strzelać ile będę chciał. O! Byłoby przykro, gdyby was coś wysadziło. Chodź tu. Muszę zmienić broń. Gdzie jest ta pajacerka cała? Tu gdzieś są przed nami. Dobra, zmienimy broń. Co za dupa wołowa jestem. What? To jest misja dla Jala? O, dostali. No, dawaj go. Już go prawie mamy. Gdzie oni są? Tu. Da się tam coś strzelić? Kurde, nie widzę ich. Może jakby nie latał, to bym widział więcej, nie? No, mam cię. Snajperzy są irytujące od nich. Mhm, oberwał. Dobra. Tędy. Ty chamie mały. Nie mogę go wepchnąć do wody? To mogę zrobić tak. Dobra, to działa. Na górę. Tam jest jeszcze jeden. Widziałem cię. Mam cię. I tu jest jeszcze dwóch. Mhm. No, wskakuj na górę. Ho! Chodź tu. I tam jeden jeszcze gdzieś jest. Wyżej? Widzę cię. Moment. Yo. Mam cię. Do Promise idziemy. To tu. Nie wiem, czy to jest lojalnościowa już? Chyba da.
Wow, 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 wow. O kurwa. Ale w piździe dostałem na samym początku. Ho, ho, ho. Wow, ho, ho. No to po łbie dostałem od 20 hardo. Trzeba będzie uważać. Dobra. Kiepsko mam broń. Spieprzaj. Żeby nie oberwać za mocno po tarczach, ziomuś. Dobra. Tam są. Dobra, trudno. Niestety mi się zmarnowało. Pobijmy się tutaj. Jest bardziej sprzyjająca dla mnie okolica. Dawaj, mów tutaj. Kładź się spać. Dobra. Snajper. Kładź się spać. Kolejny. To jest snajper? Jezu, wygląda głupek najgorszy. Coś ci się popsuło chyba, stary. Tak, temu snajperowi coś się zepsuło. Dobra, łepetynka dwa razy. Tam przede mną jest najeźdźca. Mamy was. Czy Axola jeszcze będziemy pewnie ścigali teraz? Tak mi się wydaje, że to będzie w zasadzie właściwa lojalnościowa misja, jak będziemy go ścigali. Więc ciekawe bardzo. Nie wiem, czy uda nam się całą jego misję wykonać, ale będę próbował. Serio? No dawaj mi. Pathfinder? The Rokar attack is over. We'll know what to watch for in the future. Special thanks to our friend Jal. It helps to show we're not all on opposite sides. We can't assume anyone could be an enemy. We're not. How's the team? A little shell. Maybe I. If you like. Tak, powiedzmy. I want you to know people will hear about this. Your bravery this day and every day will not go unrecorded. I'll make sure there's a commendation in every record. You all deserve it. So, when do we get back to work? No awards, asked or expected. We lose sometimes, but if they have the choice to keep, this wasn't a good day. Your... Brawo! Liam Costa, posuń misję Jala, przyjaciele czy wrogowie? Ostaw Bradley'a. Poczekaj, aż Axel wykona kolejny ruch. Okej, czyli musimy tutaj czekać, ale ruszyło się... Ruszył się Costa? Liczył się drobiazgi. Sadison przy Tempeście. To pokaż mi tą misję Costy jeszcze. Światy na placówki? Nie, nie, nie. Nie znaj wroga swego. O, jeszcze to pójdźmy. Póki jesteśmy tu z Pibi od razu. To bym to zrobił od razu. Udaj się do ruin porzuconych na Eos? Wow, tam jeszcze, tam byłem tylko raz i tam faktycznie nic nie było absolutnie. No to pójdziemy jeszcze z ile mam minut. No to z 15 minut jeszcze spokojnie mamy w odcinku, więc... Luzik, ja mam dzisiaj jeszcze jedną rzecz za pół godzinki. Ale powinienem się wyrobić. No, chyba alien do mnie pisał. Sprawdzę, czekajcie, szybciutko tylko na telefonie rzucę okiem. Nie, z porządku. Za pół godzinki jestem z nim umówiony, więc luzik. Nie udało mi się ciebie przejechać. Trochę szkoda. Elo? Mostek, dawajcie. No dawaj. Brzmi jak plan. Dobra, hopa, hopa. Trochę powskakujemy. O, wygląda jak walka.
No, przegrzej się. Dzięki. Mam gaz. To jest zawsze zarąbista animacja. Mi się strasznie podoba. Wow, kolejna walka, mówicie. I tam jeszcze widziałem kogoś. O! Pierwszy raz coś takiego widzę. Wow, zajebiste. Ale strasznie mi się spodobał ten quick action event. Tego jeszcze nie widziałem, to muszę przyznać. No, coś tu się nie zbudowało chyba. Tutaj się zbudowało, a tam nie. No dobra, trudno. Well, this is the right place. Let's find the tech we're after. Siemka. Jeszcze coś? Gdzie wy jesteście, pełzacze? No już. Emblem porzuconego teku? Co to? O! Ruin porzuconych na Harwal teraz. Okej, dobra, to jeszcze nam troszkę to zajmie. Zatem polećmy, słuchajcie, tak czy siak na Tempest. Weź jakąś inną misję, proszę. Dziennik, proszę, wybierz choćby to. Nie, to jest... dobra. Głupota. Co? Alt? Syncing with my scanner. The second piece is on Havarl. Uploading coordinates. We claim this site, initiative scum. Outlaws! Oh! Guess we're not the only ones interested in this tech. Płacz się spać, ziom. Serio, jeszcze chcecie walczyć? Co z kawędzierzy? A ja już myślałem, że sobie będę mógł spieprzyć dziarsko stąd, a tu patrzcie, jaki ząb. Hello? Berserker. O, gdzie jesteś? Zniknąłeś mi. Ale ty jesteś ruchliwy. Nie idzie się w ogóle powalić, widzę. Jeszcze mi coś każe skanować, widzę. Jał. O. Dobra, to jak wiemy, może, po co możemy ruszać, zatem. Zrobimy sobie tak, że to już jest zwykła misja, to żadna tam wielka. Ja myślę, że po prostu następny odcinek zaczniemy sobie już pod Nexusem. Tu mamy do zrobienia zdradę Krogan. Tu musimy poczekać. Tu musimy zrobić przez Witkom na Tempeście. To czekaj, a to jeszcze możemy zrobić, bo wysadzili wtedy tą planetę. Czy to czy dziadostwo, co tam było? No halo, szybka podróż, a tu mogę szybko podróż? Mogę. Więc jeszcze porozmawiamy sobie z panią nieruchomą twarzą przez Witką, a czemu by nie? I zobaczymy następne ruchy Axule, jakie będą, bo pewnie dopóki się coś nie wydarzy, to nie możemy pewnie zrobić Jala misji. No ale szkoda. Zobaczmy, o co chodzi z tym wysadzeniem, co nam powie jeszcze pani Addison. Niewykluczone, że to może być z tym związane. Że po to wysadzili na przykład satelitę, żeby zaatakować na cały EOS, tak? To by nawet miało niemały sens, w dużej mierze. Zobaczymy. Zobaczymy już na spokojnie. Jedziemy do Witkomu. Jesteś pocztowym? Nie. Wiadomość od Axula. Ha. Czyli jednak się ruszył pan Axul. Czyli jednak wykonał pan ruch. No to chodźcie, posłuchamy dwóch rozmów. Zacznijmy od Axula. Jal, I'm in the meeting room. Right behind you, Ryder. Pulling up the message.
Jarl Amadarov, you always were a short-sighted fool. Helping an outsider instead of your own people. You're unfit to bear your family's name. I didn't mean to make my enemies yours. He said similar things before. When we were students, the Moshai paired us together. We've never gotten along. I'm still learning about Angara, but that sounded more personal than a childhood rivalry. He's too smart to attack me directly. Aksul wants us to do something reckless. Let's not give him the satisfaction. Aha, czyli to jest tylko prowokacja. Czyli czekamy na kolejny ruch pana Aksula. A zobaczmy jeszcze, co pani nieruchoma twarz nam powie. Ryder, tell me about the satellite you found. Director, what are you talking about? My alert identified a ZK resource tracker. They're emergency tech, full of overrides, so they can bypass protocol. They were designed by Dr. Zoe Jean Kennedy. She disappeared with the exiles. No, Kadara. Her tech has shown up. That could give someone a back door to steal from your outposts. She disappeared with the exiles, but you aren't calling her one? She sympathized, but we'd never let an expert like that go. She was no, jakoś blind. Udało wam się jednak ją wypuścić. Within the chaos, a lot of things and people went missing. No, tutaj twoja twarz wygląda w miarę normalnie na Witkomie. They're supposed to be hubs. Z daleka, nie? Ta twarz wygląda już nagle normalnie, chociaż nie, ta oczy dziwnie chodzą jeszcze. No ma najdziwniejszą twarz świata. If this satellite is new, how is it kept up with our security measures? That's a very good question. What was Dr. Kennedy's role in the initiative? She designed the orbital beacons, forward stations, and she'd ram an upgrade through before Dr. Kennedy disappeared along with the exiles. No dobra. That's a big loss. Pretty extreme to set up a personal alert. A lot of Dr. Kennedy's project. But you backed them. I don't want some asshole using my access codes to cut a backdoor into our resort. But okay. I also want to know what happened to her. If we have to find the... You got a sliver of data from the first tracker. Obviously, these trackers are being deployed where initiative tech is concentrated. Try another outpost system or place more. Maybe... And when we find... They're stealing our resources. No dobra. W NOL teraz będzie trzeba znaleźć. Nie pamiętam, co jest NOL, ale to jest też dobry moment, żebyśmy sobie na dzisiaj zakończyli, więc ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. No i widzimy się w przyszłych materiale. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.